Witajcie, drogie dziewiarki. Spotykam się z Wami w takim filmiku instruktażowym, w którym pokażę Wam parę rzeczy. Ogólnie ideą i przesłaniem mojego wystąpienia przed Wami jest pokazanie takiego etapu tworzenia bluzeczki, czyli od pomysłu do realizacji. Niestety nie mogę być jak Adam Słodowy, który pokazując pewne etapy wyciągał gdzieś z zaplecza wszystko gotowe, ponieważ no, moja bluzeczka jednak jest pracochłonna i tą jedną część dźwigałam ponad tydzień, a chciałam się już podzielić z Wami moim pomysłem, moim wykorzystaniem, pomysłem na wykorzystanie włóczki, bo właściwie to od niej się wszystko zaczęło, od tej włóczki, od Normy. Norma ma bardzo dużo kolorów, naprawdę, to tam jest, każdy znajdzie coś dla siebie. W Normie jest wersja jednokolorowa i wersja wielokolorowa, z której wychodzi barwny melanż. Patrycja na przykład wydziergała z mieszania włóczki Norma, wydziergała piękną letnią chustę. A mi w oko wpadł kolor, no taki krewetkowo-czerwony, zdecydowanie kolor rzucający się w oczy. No i tak właśnie patrząc na nią, patrząc, wiecie, dziewiarki słyszą głosy włóczek, więc słyszą głosy, czują zapachy i ogólnie Norma do mnie wołała, więc jak mnie wołała, postanowiłam przygarnąć najpierw 5 modeczków, ale po tym jak zaczęłam dziergać, wiem już, że będę potrzebowała 6 na mój projekt, więc 6 modków włóczki Norma. Norma jest bardzo interesującą propozycją firmy Lang na sezon wiosna-lato. Jest to mieszanka bawełny, wiskozy i modalu, czyli trzy cudownie splecione w jedną niteczkę składniki, dające efekt ciężkości, efekt lania, na sukienkę też by się cudownie Norma nadała. Lejące i jeszcze wiem, że wiele z Was już skończyło swoje projekty z Normy i pamiętam, jak Margarida powiedziała, że jest to włóczka taka, która jest tak miła jak sol, a wiem, obie lubimy sola, więc ja już po prostu wiedziałam, że Norma trafi na moje druty, była tylko to kwestia czasu i tego, co z tego wydziergam. No i tak, a Norma, jeszcze takie padło zdanie, że Norma przyjmuje świetnie różne wzory. Czyli tak, czyli ja czyli postanowiłam pokazać Normę we wzorze, który jest zarówno warkoczykowy, jak i ażurowy. A wszystko to ma się złożyć na tunikę, chyba nie, bo to jednak nie jest aż tak długie, bo ma w sumie ma około 60 paru centymetrów ta jedna moja część, ale taki spokojnie można powiedzieć dłuższa bluzeczka z króciutkim rękawkiem dorabianym w trakcie robienia. I właśnie przy tej okazji też chciałabym przypomnieć sznureczkowe narzucanie oczek. Ogólnie to jest ta moja część, to są prawie 3 motki, prawie, ponieważ z trzeciego motka właśnie teraz narzuciłam oczka na tył bluzeczki. Dekolt jest słuszny, no i taki też miał być, słuszny, nie wiem czy nie za głęboki, no właśnie nie mam gotowej bluzki, której mogłabym pokazać i tematem tego spotkania jest od pomysłu, od zrobienia próbki jakimś wybranym ściegiem, który do nas przemówił, który nam się spodobał, do realizacji. I ja tu mam próbeczkę, mam skończony przodzik, pokażę Wam moje wyliczenia i pokażę, jak narzuciłam oczka na ten rękawek. Tutaj teraz położę bluzeczkę na stole, żeby można było dokładnie rzucić okiem, jak ten wzór wygląda. Wzór się prezentuje tak, i to Margarita miała naprawdę 100% racji, pisząc o tym, że Norma się cudownie przerabia, że płynie po drutach, że przyjmuje wzory zarówno warkoczykowe, spójrzcie, jak i wzory ażurowe. To jest racja i tak.
Ja posiadając właśnie te najpierw 5 moteczków, później 6, szukałam ażuru, który chwyciłby mnie za serce i który chciałabym przerobić. I tutaj zrobiłam sobie próbkę. Norma jest przewidziana na druty pomiędzy 4 a 4,5. Ja dziergam luźno, dlatego w przypadku tej dzianiny, która jednak pod ciężarem będzie się układać i może ewentualnie na długość się wyciągnąć, wzięłam druty numer 4. Druty numer 4, włóczka Norma i mój schemat, schemat bazowy, tutaj zerknijcie. Tutaj sobie narysowałam, wymierzyłam i napisałam moje wyliczenia oczek. Czyli tak, projektując swoją bluzeczkę, każdy ma inny wymiar, inne oczekiwania ma w stosunku do dzianiny, musi zwrócić uwagę na to, jeżeli jakiś schemat nam się podoba, przez ile oczek powinien być, nasza ilość musi być podzielna, czyli co ile oczek jest powtarzalność schematu. I tutaj tę powtarzalność uzyskujemy co 17 oczek. I to jest ten fragment. O tutaj, tu są dwa oczka lewe, 4 oczka tego warkoczyka, 2 oczka lewe. Tutaj mamy ten listek, który przechodzi w następny listek i tu się nasz schemat kończy. I to jest 17 oczek. I ja sobie tutaj zmierzyłam, że te 17 oczek u mnie zajmuje około 8 cm. Bazując na tym, że moja bluzeczka zazwyczaj ma około 46 cm, między 45 a 50, tak się próbuję zmieścić z wymiarami moich bluzek. To są wymiary na płasko mierzone, nie na okrągło. Czyli moje wyliczenia, po prostu, co tu dużo mówić, były następujące. Jeden schemat powtórzony razy 5 razy daje 85 oczek. I te 85 oczek, to się teraz pokażę, gdzie się kończą. 85 oczek skończyłyby się tutaj. O tu. Tu, zobaczcie. Tak, widzicie. I po tych 85 oczkach musi jeszcze nastąpić 8 oczek, żeby wszystko było powtarzalne i symetryczne. Czyli plus 8 oczek, czyli daje to razem 93 oczka. Na moją bluzeczkę nabrałam 93 oczka. No i tak, i to wszystko się mi tutaj złożyło. Schemat na tę bluzeczkę będzie dostępny na naszej stronie. Go ładnie narysujemy dla Was, żeby można było go sobie pobrać. I to jest ta najdłuższa część pracy, kiedy po nabraniu oczek, te oczka nabieramy dowolną metodą, jaką lubimy. U mnie jest to metoda klasyczna nabierania oczek. Po zrobieniu trzech rzędów ściegu francuskiego, czyli w każdym rzędzie są oczka prawe, to jest ta pliska, to jest taka mini pliska. Nazwijmy to mini pliską. To są te trzy rzędy, widzicie? Trzy rzędy oczek prawych. Przechodzę do schematu ażurowego i dziergam sobie. No to jest ta najnudniejsza część pracy tutaj, no bo to nic się nie zmienia, dziergamy prostokąt. Gdy następuje moment, kiedy decydujemy o tym, że chciałybyśmy, ogólnie bluzeczka ma kształt litery T, że chciałybyśmy mieć tutaj kawałek rękawka, to w tym miejscu należy dobrać oczka. I nabrałam tych, chciałam, żeby to było, żeby w bluzce, bo wiadomo, że jeżeli dobieramy wzór, mamy wzór, to dobierając oczka, musimy te dobrane wkomponować we wzór. I tutaj był koniec robótki, tutaj koniec tego mojego prostokąta tworzonego i dobrałam tyle oczek, by móc powtórzyć schemacik. Schemacik jest powtórzony, dobrane jest 18, około 18 oczek, do tutaj, żeby się wszystko zgodziło i też na wysokość, zobaczcie, też tak próbowałam wkomponować się, żeby po pierwsze, żeby ten otwór był taki, by moja ręka w to się zmieściła i żeby był luz, bo ogólnie topik ma być luźny, topik bluzeczka ma być luźny i taki nie za bardzo obciskający ręce, więc też próbowałam się wkomponować, żeby schemat się kończył tutaj na górze. Czyli tak, konstrukcja boku omówiona, dobranie oczek musiało się zgodzić z ilością w schemacie.
No a w temacie dekoltu. No dekolt wyszedł mi słuszny. Czy nie za duży, to się okaże, ale jak to Stasia mawia, najwyżej będziesz go mieć na pleckach, jak to się śmiałyśmy kiedyś z za dużymi dekoltami. Ale ja też tutaj planuję pokombinować troszkę, nabierając na mniejsze drutki, później jak już będę miała tył i będzie zszyte i robienie dekoltu. No i z tym dekoltem chcę coś sobie porobić inaczej niż zazwyczaj, więc... No myślę, że jeżeli byłby za duży, tak zdecydowanie za duży, no to już nic nie szkodzi, po prostu spróć tutaj kawałek i będzie ok. Ale no to się zobaczy, się obrobi i zobaczymy, co będzie dalej. No macie szansę obserwować, że tak powiem, tworzenie bluzki w trakcie. Widzicie, od czego się zaczęło? Od próbeczki wzoru. Próbeczkę naniosłam na prostokąt i prostokąt się stworzył, litera T jest. Dekolt. No zobaczymy, co z nim będzie. No a tutaj już zakończyłam na prosto, no bo to miało być literka T. No i teraz, w momencie, kiedy ja tutaj już zaczęłam dziergać z tej drugą część, w momencie, gdy decydujemy, tutaj na rysunku pokażę, że to już jest ten czas, kiedy w tym momencie dodajemy oczka na rękawek, oczywiście to może być dwukrotność schematu, to nie musi być jednokrotny. Jeżeli ktoś chce mieć dłuższy, opadający rękaw, to czemu nie? Decydujemy, że musimy dobrać oczka. I no, pewnie są osoby, które nie pamiętają tej metody. Ja ją teraz pokażę. Rozpoczynamy w ten sposób. Na krawędzi albo jednego boku, albo drugiego, w zależności czy to prawy, czy lewy. Z ostatniego oczka, które mamy na drucie, wyrabiamy sobie pętelkę, oczko i nakładamy na drut. Moje pokazywanie będzie takie przejaskrawione. Oczka będą duże po to, by pokazać, o co w tym nabieraniu chodzi. Spójrzcie. Wyciągnęłam pętelkę, zakładam na drucik, wkuwam się pomiędzy dwie pętelki i wyciągam sobie niteczkę i zakładam na drucik. Na razie nie dbam o równy naciąg tych oczek, ponieważ jak mówię, jest to nabieranie jest w tym miejscu edukacyjne i ma po prostu Wam pokazać, o co chodzi w tym wyciąganiu pętelki. Czyli rozdzielam sobie oczka, wkuwam się drucikiem, czasami nie wyjdzie, nie ma się co przejmować, jest, mam na drucie. Ja jako osoba pokazująca zawsze jestem narażona na pewien stres oka kamery, które wszystko widzi. O, mam, wyciągam sobie, nakładam tych oczek na ten rękawek i tak muszę mieć to takie zrobione na luźno, te oczka muszą być, bo później te oczka trzeba przerobić. Proszę, mamy pętelkę, nakładamy sobie oczka. Ogólnie oczka na bluzeczkę nabrałam metodą klasyczną, taką ulubioną przeze mnie metodą, a tutaj właśnie przy tych rękawkach może się sprawdzić nabieranie metodą sznureczkową. Ilość oczek nabranych na rękawek musi się tam wpasować, że tak powiem, w schemat, tak jak mówiłam Wam na początku. Każde wyciągnięcie pętelki to jest wkucie się pomiędzy dwa oczka i ciągniemy sobie nitkę i nakładamy na drucik. Powtarzamy tyle razy, ile tych oczek potrzebujemy, by rękawek był dla nas odpowiedni. Włóczka norma, tak powiem Wam jeszcze tak pomiędzy tymi pętelkami, to jest bardzo taka chłodna włóczka, dzięki wiskozie i modelowi. I lejąca, macie okazję zobaczyć, jak w tej mojej dużej próbce wygląda. Myślę, że tych oczek już wystarczy, może jeszcze z jedno, dla osób, które może nie dostrzegły jeszcze, czyli mamy dwa oczka, wkuwamy się pomiędzy drucikiem, się wkuwamy i ciągniemy sobie tę nitkę i nakładamy na drucik. I tak postępujemy tyle razy, ile tych oczek potrzebujemy. Jak się te oczka nabierze na drut,
No to ten pierwszy rząd roboczy zawsze jest taki trudny, trudniejszy, prawda? Trzeba się przyłożyć do niego, te oczka przerobić. Czasami tutaj pomiędzy, zobaczcie, tutaj pomiędzy tymi oczkami, pomiędzy tymi nabieranymi, a tym powstaje taki otworek, dziurka, takie niedociągnięcie, a dochodząc do tego wystarczy to oczko skrzyżować, czyli przerobić jako oczko skrzyżowane, wtedy ta dziurka się niweluje i wszystko jest tak, jak tutaj, teraz pokażę jeszcze, jak to było w tym moim sweterku. Wtedy wszystko jest równiutko. I to było nabrane metodą sznureczkową, te oczka. O tak. O, tutaj widzicie. To jest to miejsce. No tak, nie wiem, spodobał Wam się mój wzór ażurowy, który znalazłam w czeluściach internetu, zastosowany na tej właśnie bluzeczce w kształcie litery T. Prace postępują. Bluzka się dzierga. Pokazałam Wam, nad czym teraz pracuję. Może kogoś zainspiruję. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Dajcie znać. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.